Dzień dobry, moi kochani. Kochani, słuchajcie, wszystko, co piękne, kiedyś się... Wcale się nie musi skończyć. Wcale się nie musi skończyć, bo to tylko od was zależy. To tak naprawdę no, od ciebie zależy, jak daleko, jak długo będziesz chciała jeszcze pociągnąć to, co rozpoczęliśmy prawie, nie wiem, miesiąc temu, a może i nawet więcej. Zacznij od zera, chyba jakoś tak, koło miesiąca czasu się zaczęło. Kochani moi, jak w ogóle wasz dzisiejszy dzień? Powiedzcie mi, jak wasz dzisiejszy dzień? U mnie było naprawdę sporo stresów. Ja wrzucam teraz taką ankietę, jak żeby zacząć ten trening. Ciekawy jestem, jak dzisiaj w ogóle się czujecie. Jak się dzisiaj, z jakimi nastrojami zaczynamy ten trening? Tak się was zapytam. Zły? Dobry? Czy zajebisty? Czy tak naprawdę zajebisty? Zobaczymy. I za chwilę wam powiem, kochani moi, poczekajcie, za chwilę wam powiem, jaki jest na to sposób. Poczekajcie, zobaczymy. Ankieta już jest? Padła? Ankieta już za chwilę wpada. Ankieta. Odpowiedzcie mi, kochani, jaki dzisiaj macie dni. Jaki dzisiaj jest dzień dla was. Uwaga, zaraz się dowiemy, wrzucajcie, wpisujcie, jaki dzień, jeszcze niech pobędzie chwilę ta ankieta i za chwilę ile, minutka? Minutka, nie? Minutka, jaki dzisiaj jest dzień? Odpowiedz na dla ciebie, jak się dzisiaj czujesz? Źle, dobrze, zajebiście. I powiem wam tak, jak się ja się dzisiaj czuję? Nie czuję się zajebiście, to już od razu mówię, nie czuję się zajebiście, ponieważ miałem naprawdę kupę stresów i dzisiaj czuję, że jestem wymęczony. Dobrze. No nie mam niby powodów do tego, żeby narzekać, żeby było bardzo źle, ale czuję, że jest we mnie, powiem wam szczerze, jakaś taka dzisiaj, jakaś taka złość, jakaś taka frustracja w środku, trochę smutku, a z drugiej strony, no teraz, dobra, na tą chwilę, ja wciskam, ja, kuczaj, pozytywny motywator tego kraju, wciskam. Jak się czuję, bo ludzie mi się pytają czasami, czy kuczaj ma czasami złe dni, źle. Wcisnąłem. Ja wcisnąłem, słuchajcie, swój dzisiejszy nastrój. Ja dzisiaj wcisnąłem swój dzisiejszy nastrój. Wcisnąłem. I uwaga, zaraz się dowiemy, jakie dzisiaj mamy nastroje. Jakie dzisiaj nastroje panują u nas na live. Z jakimi nastrojami rozpoczynamy ten live. Uwaga, to za ile? 3, 2, 1. Dobra, 10. Odliczamy. Wciskajcie jeszcze, jak się dzisiaj czuję. 9, 8, 7, 6. O kurczę, jest, nie jest źle, nie jest źle, słuchajcie, naprawdę, albo to jeszcze przybywają głosy, tak, powiem wam tak, dobrze na razie przoduje, czyli jest dobrze, zajebiście jeszcze idzie praktycznie na równi z źle, czyli dzisiaj taka skrajność, jedni się czują zajebiście, drudzy się czują źle, to dobrze wyprzedza, czyli jest generalnie tak neutralnie, no i też dobrze, słuchajcie, ja wam powiem tak, ja się dzisiaj czuję źle, z różnych powodów, jakieś tam stresy, nerwy i to wszystko wpłynęło generalnie na to, na moje samopoczucie. Natomiast mam na to zawsze taki właśnie sposób, mam dwa wybory tak naprawdę, dwa sposoby na to. Albo się, słuchajcie, zdołować, albo się podłamać i nie zrobić z tym nic, albo zacząć od zera. Tak jak dzisiaj, słuchajcie, tak jak dzisiejszy trening, z takim właśnie mottem, nasz ostatni trening zacznij od zera, ale kochani, no wszystko zależy od was, co się dalej zadzieje, ponieważ wrzuciłem w poprzednim poście petycję, na wesoło petycja do Kuczaja, w której możesz napisać, co ci dały te treningi, co treningi zacznij od zera wniosły w twoje życie. Ja osobiście z własnej, od siebie po prostu daję 30 nagród, 30 osób mają szansę na wygranie, wiecie, 10 białkowych deserów, 10 siekier i 10 dostępów do Kuczaj Fitness. Także kochani, piszcie petycję i do poniedziałku, w poniedziałek ogłosimy tam 30 osób, które wygrały. Natomiast dochodzą mnie słuchy, że naprawdę się wam spodobało. Aniu, po co to gadanie? Bo czasami trzeba sobie najpierw pogadać, a potem zacząć i ruszyć z miejsca. Dobra, kochani,
Zaczynamy nasz dzisiejszy trening. Dziś będziemy ćwiczyć żyć. Dziś skupimy się na pośladkach. Jeśli ktoś ma gumę, bo dzisiaj w wersji zaawansowanej będzie nam potrzebna guma, to przygotujcie. Pamiętajcie o tym, że będzie pokazywana alternatywna wersja ćwiczeń, czyli drugi kuczajek, gdzieś tu się obok mnie pojawi, nie widzę gdzie, gdzieś po prawej albo po lewej, nie wiem po której się stronie, po tej się stronie pojawi mały kuczaj, który będzie pokazywał wersję alternatywną, więc jeżeli nie nadążysz z ćwiczeniem tym, które wykonuję ja, to sobie rób to, które wykonuję tutaj, oto ten mały człowiek mniejszy niż ja. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, od rozgrzewki. Rozgrzewka będzie uniwersalna. Zaczynamy. Czas. Start. Bieg w miejscu. Trucht, żeby podnieść trochę tętno. I zobaczycie, ja tak naprawdę zawsze mam, że z każdą minutą, sekundą treningu mi się polepsza i faktycznie zaczynam się czuć lepiej. Ale niestety, słuchajcie, tutaj na ten mój dzisiejszy nastrój nie tylko wpływa to, co się jakoś tam wydarza, tylko moje zęby. Okazało się, kochani moi, że mam suchy zębodół, czy coś takiego, sucho zębodół, także mieliście rację. Po wyrwaniu ósemki niestety, ale zrobił mi się suchego. Wypłukało mi się, pani powiedziała, i niestety boli jak cholera, więc muszę wam powiedzieć szczerze, że to, niestety ten ból też trochę odbiera mi radość z życia. Ale wierzę, że to zrozumiecie. Naprawdę, dzisiaj całe serce postaram się włożyć w ten trening. Dobra, stajemy w rozkroku. Cześć Grażynko. I ramiona do przodu, pół przysiad i ramiona do przodu. Dziś będziemy, słuchajcie, mocno mordować żyć. Dzisiaj się skupimy na treningu pośladków, więc nogi, pośladki dzisiaj idą w ruch. Jak ktoś dopiero dołączył do nas, to weź wskakuj i od razu zaczynaj. Wskakuj w dresy i jedziemy. I ramiona do tyłu, pół przysiad. Cały czas taki delikatny pół przysiad, nie przerywaj. A to wszystko po to, żeby rozgrzać porządnie nogi, żyć, stawy, bo dzisiaj jedziemy z dołu. Dziś będziemy, słuchajcie, z doła wychodzić z dołu. Jeszcze chwilę, ramiona do tyłu. I uwaga. I otwieramy bioderko, tak? Czyli stajemy podkurcz palce u stóp. Oj, podkurcz palce u stóp i bioderko na zewnątrz. Podkurcz dlatego, że po prostu łatwiej ci będzie utrzymać równowagę przy otwarciu biodra. I otwieramy bioderko. Super. I teraz to samo i no do środka. To samo, no po prostu do środka. Czyli takim okrokiem przechodzimy, słuchajcie, przez życiowe kupy. Jak ja to czasami mówię. Życiowe łajno, żeby zaświeciło słońce. I jedziemy, kochani. Czasami na to się ma wpływ, więc wierzę, że te osoby, które dzisiaj wcisnęły, że się czują źle, poczują taką w sobie naprawdę moc i energię po tym treningu i poczują, że naprawdę miały na coś dzisiaj wpływ. Super. I teraz tak, osoby, które są trochę przy kości, maszerują. Osoby, które mogą, przeskakują po prostu skipy. Cały czas grzejemy dół. Cały czas grzejemy dół. I super. I teraz to samo. Osoby, które są przy kości, po prostu pięta do pośladka, a my pięta o pośladek, ale szybciej. Tak. I cudownie. Słuchajcie, górskie powietrze doda mi na pewno siły. Dzisiaj wierzę, że Iwan się udzieli. O, a nawet dzisiaj powiem wam, że mamy nawet podwójne górskie powietrze, bo i powietrze z zewnątrz, i żywiec zdrój, przecież też góry, i to z nutą owoców zero cukru, więc idealnie, idealnie. Super. Teraz skłon w dół, dwa, trzy,
góra, raz, dwa, trzy, góra, proste plecy, raz, dwa, trzy, góra, raz, dwa, trzy, góra, proste plecy, raz, pośladki do tyłu, trzy, góra, raz, dwa, trzy, góra, tu ma ciągnąć, raz, dwa, trzy, góra, raz, dwa, trzy i super. Kolana na zewnątrz, palce od stópek na zewnątrz i delikatnie półprzysiad. Mówię na razie delikatnie, bo jeszcze na porządne dzisiaj życie rozrywanie przyjdzie czas. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas. Kurczę, wiecie co, może to jest też kwestia tego. Super, zatrzymujemy się, że mniej robię treningów i to też, no ale nie mogę ćwiczyć za dużo przez tego zęba. Więc to może dlatego faktycznie wpływa też na moją głowę. Jedziemy na challenge. Czy ktoś wie, co to jest challenge dzisiejszy? Co to jest challenge? Bierzemy butelki. Ja dzisiaj będę słuchajcie, na butelkach, na cytrynkach. Cytrynki mi będą dzisiaj tutaj pomagać. Nasz challenge polega na tym, że przez cały teraz czas, najpierw były przysiady, a teraz mamy challenge z renegatkami. Renegatkami na butelkach. Renegatki, czyli pompka z przyciągnięciem butelki tutaj do biodra, bądź wersja łatwiejsza tego challenge'u, przyciąganie po prostu butelek. I ja jestem ciekaw, kto już od początku tego challenge'u, na przykład komu się udało zrobić pompkę, a przed w ogóle rozpoczęciem treningów Zacznij od Zera nie umiała zrobić pompki. To jestem ciekaw, później to wpiszcie. Dobra, jedziemy kochani, jedziemy nasze wyzwanie. Jedziemy nasze wyzwanie, włączam czas, licz sobie, ile ci się uda rady zrobić, ile ci się uda wytrzymać. Jedziemy, pach, pach i jedziemy, pach. Ja sobie zrobię, słuchajcie, wersję tą trudniejszą. Chociaż dzisiaj podobno mam nie szaleć, bo czuję, że z każdym niestety ruchem pulsuje mi ząb, ale dajemy radę. Słuchajcie, wytrzymajcie, ja dziś z dziurą po ósemce zadupcam, więc i wy wytrzymajcie, kochani. Majeczka, on jest boski. Dzięki, Majeczko, kochana. Jeszcze. I jedziemy. Ale gdzie ty masz czas teraz napisać komentarz? Jak renegatki, jak ręce powinnaś mieć zajęte. Wierzę, że to zrobisz potem. I jedziemy. Jeszcze 10 sekund. Paulinko! A no w sumie no nie zrobiłaś jakoś tam rozgrzewki. No dobra, to zrobisz potem. To na razie możesz przyjrzeć się ćwiczeniom. Dobra, kochani, jedziemy. Wstańcie łąki umalone. Napiję się, no. Napiję się, kochani, i zaczynamy nasz trening. O, bosko, mi się udało. Ale czad, ale fajnie. Naprawdę cieszę się, że razem się zapraszacie do treningu i że ćwiczycie nosem. Dobra, kochani, zaczynamy. Kuczaj obok będzie pokazywał ćwiczenie dla alternatywne, czyli łatwiejsze, a ja większy trochę będę pokazywał ćwiczenie to trudniejsze. Będzie tak, kochani. Przysiad, dwa przysiady, raz, dwa, schodzimy do dołu, bok, bok. Raz i dwa i tak i bok i bok i raz i dwa i raz i bok i bok i raz i dwa i raz i bok i raz i dwa. Dobra? Wszystko wiadomo, nie? A osoby, o, tu jest druga wersja bez gumy. Z gumą albo bez gumy. Zaczynamy, kochani. Zaczynamy. Minuta tego ćwiczenia. Jedziemy. Uwaga, czas, start. Raz i dwa i raz. I raz, dwa, ta, ta. I raz, dwa i pam. I raz i dwa i raz. I dwa i pam. I raz i dwa i raz. I dwa i pam. I raz i dwa i raz. I dwa i raz. I ram, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. I ram, pam pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam. Działamy, słuchajcie, na stówę, dlatego, że robimy to tylko raz, to ćwiczenie. Więc działamy na stówę. I raz, i dwa, i trzy, i ram, i pam, i raz, i dwa, i trzy, i raz, i dwa, i trzy, i ła! Dobrze! Dobrze, kochani, zostajemy. Ściągamy tylko gumę i jedziemy. Słuchajcie, cały czas będzie pracować noga prawa, czyli lewa przywiązana do ziemi i tylko prawa przód. Prawa przód. Cały czas. Prawa przód. Prawa przód. Prawa przód. Ten rodzaj treningu już był, dziś będzie utrudniony o gumę. Tak jak ktoś był na poprzednim, na jeszcze poprzednim treningu, to na pewno wie, że to by... I żyć pęka po tym treningu, ale jest zarąbisty, naprawdę jest przygotowany bardzo. I tył jest przygotowany tak, żeby zapracował poślad. I tył, daleko. Wersja łatwiejsza jest pokazywana z boku tutaj. Pokazuje to ćwiczenie z boku, czyli po prostu wymach nogi do tyłu. Niech to się cały czas pokazuje. Cały czas pokazujmy, żeby osoby... Cały czas pokazuje wersję łatwiejszą obok. Super. Zostajemy. I zakrok, i wykrok. Cały czas prawa. I wykrok. Zakrok. Wykrok. Zakrok. Wykrok. To jest naprawdę, mówię ci, to jest genialny trening na poślad i na pewno go poczujesz. Na bank poczujesz. I przód. I tył. I przód. Cały czas ta sama noga. Cały czas ta sama noga. Super. Zostajemy. Cały czas lewa przywiązana. Pochylamy się do przodu. I uwaga, kolano wysoko. O Jezu, wysoko. Podkulamy palce. Podkurcz. Dobrze, przepraszam. Podkurcz palce u stopy. I uwaga. Obijamy piętą w takiej pozycji. O właśnie. O właśnie. O właśnie. Podkurcz palce u stopy albo się przytrzymaj. Wtedy łatwiej ci będzie utrzymać równowagę. Proste plecy i jedziemy. Pach. I kopiemy się po życiu. Pach. Jeszcze. I przyciągamy. 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 Super. Cały czas. Ta zostaje. Do tyłu noga prawa. I przyciągamy, 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 pach. Puchnie ci lewa, jeżeli stoisz na lewej, to po prostu ta żyć pęka. Bardzo dobrze. Niech ci pęka, niech ci pęka z dumy. Au! A w szwach to tylko ci może pękać, jak będzie piękna, krągła, ale taka mięsista, że aż po prostu zjeść jak truskaweczkę, o, jak truskaweczkę. Sama se kopia do dupy. No i go, Gabriela kochana z nami ćwiczy, a ja cię, Gabrysiu, kojarzę, moja cudowna. Gabriela na psarzu ostatnio do nas dołączyła, bardzo ją to zmotywowało i bardzo się cieszę. Kochana, mam nadzieję, że będziesz z nami cały czas. Chwila przerwy, odpoczywamy. Karolcia Sobala jest z nami, moja cudowna kuczajka. Moja cudowna kuczajka, zresztą z Karolcią też możecie ćwiczyć na Kuczaj Fitness. Zarąbista, naprawdę jest niesamowita, niesamowita trenerka z Londynu, moja kochana. Padam. Uwaga, za chwilę wstajemy, kochani, napijcie się. Patrzcie, nie mogę się oderwać, bo mnie po prostu suszy. Piecha. Kochani, końcówka przerwy. Ała. Dobra, jedziemy. Kochani, jedziemy. Guma. Załóż gumę na nogi. Guma. I uwaga. Przysiad sumo z liftem, z wymachem nogi do tyłu. Czyli przysiad. Nóżka do tyłu. Przysiad,
noga do tyłu, szeroko, przysiad, do tyłu noga, przysiad, do tyłu, przysiad, do tyłu, przysiad, tył, przysiad, tył, przysiad, tył, mocno, przysiad, tył, przysiad, a druga noga, Aniu, pamiętam o drugiej nodze, właśnie tu będzie za chwilę druga noga, na tym cały, słuchajcie, polega myk tego treningu, że cały czas nie pozwalamy odpoczywać mięśniowi, nie pozwalamy odpoczywać, tylko cały czas katujemy poślad. Dlatego za chwilę dokładnie, analogicznie będziemy jechać z drugą nogą, czyli prawa będzie przyklejona, a lewa będzie zasuwać. I jeszcze 5 sekund. I bosko. I bosko. Ściągamy gumę. Ściągamy gumę. I teraz analogicznie, czyli lewa przyklejona, lewa, Boże, co ja mówię? Tu była lewa przyklejona, prawa chodziła. Prawa przyklejona, lewa chodzi. Bądź jeżeli ktoś miał prawą przyklejoną, no to druga. Jedziemy. Wykrok, wykrok. Do przodu. Lewa. Wykrok. 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 I wykrok. I jeszcze. Wykrok. Pach. Wykrok. Pach. Wykrok. Pach. I pięknie. I super. I teraz dalej cały czas przyklejona za krok. Cały czas chodzi za krok. Cały czas chodzi ta, która nie chodziła wcześniej. Ta, która stała wcześniej. Pach. Za krok. Pach. Za krok. Pach. Za krok. Cały czas. Za krok. Fuch. Nie poddawaj się, słuchaj. Właduj dzisiaj ta część, która mi w ankiecie napisała, że dzisiaj się źle czuje. Właduj wszystkie nerwy. I jedziemy. Za krok. Wykrok. Za krok. Ja wiem, że ten trening to jest bardzo wymagający, ale naprawdę daje niesamowite rezultaty. Zrób se zdjęcie życi. I rób go regularnie, a zobaczysz, jak będzie niesamowicie. Miesiąc daje i zobaczysz, jak już po miesiącu zobaczysz efekty. I jedziemy. I pięknie, zostajemy cały czas na nóżce, cały czas pochylamy się do przodu, podkurczamy palce u prawej nogi i lewą piętą bijemy się o poślad. Można utrzymać tak równowagę, zowagę, super. O, i bijemy się, ała, puchnie, 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 puchnie i puchnie, jeszcze puchnie, 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 bosko, zostajemy cały czas i kolanko, 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 pach, 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 zrób ile możesz. Zrób ile możesz. Jak nie możesz tej wersji, to rób wersję łatwiejszą. Rób bliżej, mniejszy zakres ruchu. Pach, 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 pach. Pamiętaj o tym, przerwa, że to jest trening, nie tresura. Tu nie tresujemy, tu nie będziemy nikogo tresować. Tu to ty pokonujesz własne słabości, ale też masz doceniać każdą najmniejszą rzecz, która się wydarza. Bo tak jak nosi nazwę ten trening, zacznij od zera. To się dotyczy naprawdę wielu rzeczy. Jakby chociaż, słuchajcie, picia i nawadniania. Bo często wiele z was, wiele osób, już to zaobserwowałem jako trener, że chcecie się nawadniać sokami. Niestety kochane, soki nas nie nawadniają, nektary nas nie nawadniają. Dodatkowo ładujemy kalorie, co za tym idzie, musimy te kalorie spalać. I się robi błędne koło. Nawadnia się albo woda, albo żywiec zdrój z nutą owoców, zero cukru i zero kalorii. Czyli nie mamy kalorii, a mamy dodatkowo smak. Szczególnie dla osób, które nie lubią smaku wody.
to jest naprawdę idealne rozwiązanie, to Wam chciałem powiedzieć, ponieważ to jest właśnie to zacznij od zera, że nie musisz od razu się katować, jeśli czegoś nie lubisz, po prostu. I każdy ma do tego prawo, każdy ma do tego, kurczę, prawo, kochani, chwila jeszcze przerwy, każdy ma do tego prawo, żeby czegoś nie lubić. Można nie lubić smaku wody z różnych powodów i wtedy naprawdę idealnym rozwiązaniem jest zamiast nektarów, soków kalorycznych, które niestety, których nie spalisz, bo będziesz po prostu dodatkowe kalorie sobie ładować i nawet no, nic ci nie da jeszcze dodatkowo dieta kuczaja, jeśli będziesz jeszcze ładować dodatkowe kalorie. Także bardzo, 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 kochani, polecam, narzekacie mi na jedno, że nie ma nigdzie, że kuczaj nie ma nigdzie żywca zdroju zero cukru, nie widzę. No to kochani, już od 1 czerwca zobaczycie i butelki, i mój słodki, uśmiechnięty ryj, ponieważ będzie Was witał, będzie Was witał w sklepach. Także już lada moment. Dobra, przechodzimy, kochani, na siemię i zakładamy gumy i będziemy unosić biodro. Wersja łatwiejsza wyświetla się, gdzie się wyświetla, bo muszę przesunąć, żeby wiedzieć, gdzie się wyświetla. Gdzie się wyświetla? Żeby mi głowy nie przykryło. Nie ma? Bo to ćwiczenie jest generalnie dla wszystkich, tylko jedni robią z gumy, a drudzy robią bez gumy. Czyli albo w gumie, albo bez gumy. Uwaga! Unosimy bioderko i dół. Góra. Unosimy bioderko i przy uniesieniu tego bioderka, słuchajcie, zgniatamy orzeszek. Zgniatamy pośladami orzeszek. Orzeszka, czujesz orzeszka w życiu? To go zgniataj. I zgniataj mocno. Podkurcz palce u stóp i spróbuj pchać się na pięty i pchać się na plecy. I mocno. I uwaga, wciskaj mocno i pchaj się na barki, na łopatki, żeby jak najmocniej zaangażować poślad. Super. I jeszcze czuć, Grażynko. Cześć, kochanie, chcesz być moim ciężarem? Gdzie mi tam wchodzisz, Grażyna? Grażynko, mała wariatko. Grażyneczko, moja kochana. I jeszcze. Unosimy i mocno wciskamy, mocno stopy w ziemię. Super, super. Zostajemy, wersja łatwiejsza. Unosimy cały czas, będziemy pracować prawą nogą. Przenosimy się na kolana. Ci, którzy w gumie, zahaczają gumę o stopę. I uwaga. Wypychamy nogę ugiętą w kolanie do góry, w gumie. Pilnujemy brzuszka, pilnujemy, żeby nam się nie robiło coś takiego. Żeby się nie robił taki konik. Nie, pracujemy pośladem. Czyli wdech, trzymaj brzuch i cały czas poślad. Na pewno to wyczujesz. To ćwiczenie sobie można robić w nieskończoność. Jak się je robi źle, no to niestety nie będzie działać tak, jak powinno. Super! I uwaga! Zostajemy w tej gumie. I uwaga, uwaga, prostujemy i uginamy nogę. Prostujemy i uginamy. Prostujemy i uginamy. Cały czas. Jak ktoś jest w gumie, no to będzie trudniej. Będzie trudniej. Będzie trudniej, bo guma stawia opór. Ale żyć Jennifer Lopez się sama nie zrobi. Żyć Jennifer Lopez sama nie przyjdzie. Od siedzenia się nie zrobi. Zostajemy, kochani, zostajemy. I uwaga, guma troszkę bardziej bliżej kolan. Przeciągnij gumę bliżej kolan. Gumę sobie podciągnę. I uwaga, i kolanko w bok, ale po linii prostej. Czyli kolano ani nie idzie do przodu, ani do tyłu. Pilnuj, żeby kolano szło kolanko do kolanka. Patrz, kolanko do kolanka. Pilnuj tego. Pilnuj tego, co by nie szło ani do tyłu, ani do przodu. I zobaczysz, jak pracuje poślad. Co się dzieje? Że czujesz naprawdę poślad, a nie wszystko wokół. Bardzo dobrze. Zostajemy. Gumę obciągnij trochę w dół. Poczekaj, zsunę. O, bosko, bosko. I uwaga. Zostajemy na prostej nodze. Puls. Puls. Ja w gumie pulsuję. Puls. 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 Ty pulsuj w czym tam chcesz. Jeżeli nie masz gumy, może być odmajtek. Odmajtek. Ostatnio mi jedna powiedziała dziewczyna, że jej guma wszystko wytrzyma, jak wytrzymała
i jej gruby brzuch. Powiedziała, nie pękła na mojej grubej życi, to nie pęknie i przy ćwiczeniach. Super, zostajemy w podporze i uwaga, przenosimy. Prawa, lewa, czekajcie, guma nie spadła. O, przenosimy, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Ja bez tej gumy się jeszcze nie dorobiłam. Kochani, gumę można dostać na kuczaj.pl. Bardzo się ta guma przydaje. Naprawdę bardzo się przydaje ta guma, ponieważ kochani moi, na kuczajfitness.pl tam są ćwiczenia w tej gumie. Zresztą dużo było treningów w gumie. Muszelka. Jedziemy muszelkę, czyli boczkiem. Boczkiem i cały czas prawa, cały czas prawa. Sprawdź, czy pięta jest na linii prostej z pośladkiem i nogi się otwierają, takie zawiaski, czyli chodzą ci stopy tak. I tu trzymamy i otwieramy, zamykamy. Sprawdź, skąd ty bierzesz energię, to ja nie wiem. Ja po 10 godzinach pracy fizycznej nie mam sił. A guźka, nie do końca tak jest. Dlatego, że ja rozumiem, że praca fizyczna, ale często niestety wpływ tej pracy, też psychicznie się męczysz, naprawdę powoduje, że się nie chce. O, zatrzymujemy się, chwila przerwy. A kochani, spróbujcie, ja nie mówię od razu, żebyście się nie wiadomo jak katowali, ale naprawdę, paradoksalnie, będziecie mieć więcej siły, jeśli będziecie ćwiczyć. Naprawdę, organizm będzie przygotowany, będzie naprawdę, ja nie mówię tak o tym, żeby ćwiczyć, nie wiem, 6 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, 4 spokojnie wystarczą. Zacznij od zera, zacznij od początku. Nawet puszczaj te treningi, wszystkie są zapisane. Rób podstawowe wersje. Nie musisz od razu się katować, nie wiadomo jak i jak mocno. A zobaczysz, że naprawdę się poprawia. Mówię ci to z autopsji, że nawet wtedy, kiedy miałem dużo pracy i odpuszczałem na przykład treningi, czułem się dużo gorzej. Czułem się naprawdę dużo gorzej, miałem mniej siły niż wtedy, kiedy ćwiczyłem. To jest paradoksalne, ale naprawdę tak jest. Jeszcze chwila przerwy. I druga, Aleksandra pisze, druga noga. Właśnie, no już będzie druga noga. Czyli unosimy, będziemy za chwilę unosić biodro i druga noga. Zobaczcie, jaki niesamowity efekt daje to, że czujesz, że naprawdę pracowała ta, która miała pracować. Bardzo fajnie. Pali, pali, Ewelina pisze. Zostań z nami, zostań z nami. Kochani, piszcie petycję. Obiecuję, że coś wymyślę. Obiecuję, no fajnie, naprawdę mega fajnie. Że tak wam się podobają te treningi i bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę i cieszę się też w sumie, że wyłapałem, że taki pomysł się podsunął, bo tak naprawdę pomysł się podsunął trochę dzięki właśnie Żywiec Zdrój Zero, bo zobaczyłem to zero i mówię, kurde, to będzie idealne do treningów, do tego, żeby to jednak naprawdę zacznij od zera i co? I zaczynamy! Góra, kochani, góra, góra. Góra i unosimy bioderko w gumie. Można, słuchajcie, popatrzeć, będę sobie patrzył, co tutaj piszecie, co tu się dzieje. I unosimy. Pchamy się na plecy. Pchaj się na plecy. Ty ćwicz, ja będę patrzył. I też robię. Mocno. Pchamy się na barki. Na barki. Na barki. O! A powiedzcie mi, słuchajcie, powiedzcie mi ci, co piszą w komentarzach. Piszcie mi, kochani, wpiszcie mi potem. Godzina może inna. Wpisujcie, słuchajcie, wpiszcie taką, zrobimy ankietę za chwilę, poczekajcie, zrobimy za chwilę ankietę, ale to jeszcze nie, zrobimy ankietę, która godzina by wam pasowała. Która godzina? 19, 20, 21, może 22, wpiszemy te 4 godziny. 20, 19, 20, 21, 22, od 19. Wpiszcie pewnie, wiem, że będzie mnóstwo pewnie podzielone, chyba że połówki, nie wiem, 19.30, nie? No to spoko, niech będzie równo. I będziecie mogli, słuchajcie, podawać sobie. Dobra? I uwaga! Druga noga. Wypychanie nogi ugiętej w kolanie. Wypychanie ugiętej nogi w kolanie. Czyli ta noga, która nie była używana. Czyli lewa. Lewa. Przechodzimy do podporu i wypychamy nogę. Pamiętaj o tym, żeby brzuszka tutaj, brzuszek trzymać. Trzymaj brzuszek. Prawa noga na ziemi. Przytrzymuje gumę. Lewa. Wypychana jest do góry, piętą mocno, mocno piętą o sufit. Mocno, mocno. Żaden ostatni, bo znowu kangurzyca, worek z przodu będzie, samej mi się nie chce ćwiczyć. Kamila, będzie, coś i będzie.
Będzie. I trzymamy. Super. Zostajemy i uginamy i prostujemy. Uginamy, prostujemy. Kto w gumie, to w gumie. Uginamy, prostujemy. Uginamy, prostujemy. Uginamy, jest 19, 19, 20, 20, 20, 20. Boże, 19, dwa razy jest 19. Są jakieś dwie 19? Dwa razy 19, 19, 20, 20. Jest ta pierwsza, 22. Tak jest. Dziwne. Bosko. Zostajemy, kochani, zostajemy. Unoszenie kolana w bok cały czas. Lewa. Czekaj, przyciągnę sobie gumę. Przyciągnę gumę. I ja wciskam, słuchajcie, nie wiem, 20 może wcisnę. A chociaż chcę zmienić głos. 20. Nie, no tak, chcę zmienić. Tak, na 20 ja wciskam. Nie wiem, tak sobie wcisnę. 20. O, 19! Większość! 19, słuchajcie! Przoduje. Poczekajcie, bo ja muszę do boku. Na razie nie poczekajcie, nie gadamy. Nie gadamy. Robimy. Robimy! Do boku. Kolanko do kolanka. Guma mi pękła! Aśce, guma pękła! Aśka! To bez gumy dawaj! To bez gumy. Bez gumy, dawaj bez gumy. Wciskaj, sprawdzaj tylko, czy kolanko idzie do kolanka. Super. Puls lewa. Obsuń gumę na pięty. I teraz jak masz gumę, chyba że tak Aśka nie ma gumy teraz już, to bez gumy. I puls, puls, puls. Nie, please, 19. Boże, no każda będzie chciała inaczej. Każda będzie chciała inaczej. Boże, no to będziemy jakieś, słuchajcie, szukać kompromisu. Będziemy szukać kompromisu. Będziemy szukać kompromisu. Ale widoki za oknem, no widoki piękne, słuchajcie, jestem w pięknej Niedzicy, więc naprawdę jest pięknie. Zostajemy jeszcze bok, bok, bok lewa. Bok, zostajemy, zostajemy i lewą, lewą robimy. Bok, bok, bok i bok. Do boku, do boku. Cały czas napięta, mocna żyć. Do boku i do boku. Do boku i do boku. Bok i bok. Bok i bok. Bok i bok. O Jezu, żyć mi pęka. Ostatnia muszelka, kochani. Muszelka, muszelka, muszelka i koniec. Muszelka i koniec. I żyć płonie. I rozciągamy. Rozciągamy tylko muszelkę i jeszcze inną. Muszelkę. Muszelka. Otwieramy. Sprawdź, czy pięty są na linii z pośladkami. Są. To otwieraj. Stopy przyklejone, one się otwierają, ruch zawiasowy. Ruch zawiasowy, babom to ciężko dogodzić, no tak jest. Szymon pisze, że pęka żyć, serio i bardzo dobrze, ponieważ słuchajcie, jednak uważam, że tak powiem, żyć u chłopa też musi być, bo kobiety zwracają uwagę naprawdę na ładne pośladki. Ja też, też zawsze se zerknę. Też to zawsze popatrzę, jako trener, czy wyćwiczone, czy niewyćwiczone życie. Ładnie, dobrze popatrzeć na żyć. Chłopy też patrzą na żyć babą. Dobra, czemu nas nie zabrałeś do Niedzicy? Kochani, rozciągamy, rozciągamy pośladki. Uwaga, rozciągamy pośladki. Rozciągamy, kochani, rozciągamy się. Dobra, posłuchamy teraz śpiewu ptaków. I usiądźcie sobie, usiądźcie sobie. Wow, jednak dużo 19, może 19.30 zrobimy. Usiądźcie. No, 19.30 będziemy. Zobaczymy. Podejmiemy decyzję, zobaczymy, co to się zadzieje. Najpierw zobaczymy, czy petycje będą. Petycje, petycje pisać. Petycje. I trzymamy. Naciskamy łokciami na kolana. Oddychamy sobie spokojnie. I zobaczcie, jak naprawdę po tym treningu, na początku tego treningu, uwierzcie mi, ja nie umiem kłamać. I powiem wam, że na początku tego treningu nie czułem się za bardzo dobrze. I nie chciałem, nie wiem, tutaj przed wami błaznować, jeśli się nie czułem. A naprawdę czuję się teraz zarąbiście. Zarąbiście. Ząb nie boli, co prawda, dziura po ósemce, ale
nic nie szkodzi. Siadamy teraz, kochani, stopy blisko siebie i walizeczka. Chwytamy się za palce albo za co tam się chwycisz. Wdech i wydech, głowa między ramiona. I trzymamy. Puść łopatki, głowa między ramiona. I trzymamy. I trzymamy chwileczkę jeszcze. Jeszcze trzymamy. O, i spokojnie, z uśmiechem, z radością, z poczuciem spełnienia, że się udało zrobić ten trening. Teraz podkładamy prawą stopę pod półdupek, prawy, lewa do przodu i przechylamy się do tyłu. Po prostu przechylamy się do tyłu, rozciągamy czworogłowe uda. I trzymamy. I trzymamy sobie. Trzymamy. I super. Ach, dobra, czuję się spełniony dzisiaj. Naprawdę, czuję się spełniony. Dobrze, że zrobiłem z wami ten trening. Ostatni nasz trening, zacznij od zera. Ostatni. Ostatni, kochani. Ale... zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie dalej. Ostatnie dni były naprawdę nerwowe, więc dziś za chwilę siadam chyba do waszych komentarzy i pod dzisiejszym postem, i pod wczorajszym, żeby sobie poczytać, bo jest tam naprawdę mnóstwo cudownych, miłych słów i dzisiaj takie mi są potrzebne, więc sobie trochę poczytam. Super. Teraz kładziemy się na plecy, przekładamy stopę o lewe kolano, zakładamy i delikatnie wciskamy sobie tutaj, o, wciskamy sobie i trzymamy. I trzymamy. Nic na siłę, więc jeśli nie idzie, to nie ciśnij też za mocno. Ojejku, ale mi ciśnienie. Ach, pulsuje mi bo ząb. Kurczę, wiele z was mi pisało w ogóle o tym, że te zębodoły niestety dają popalić. Zębosuchodoły. I faktycznie tak jest. Ale kochani, najważniejsze to jest się nie poddawać. Ja po prostu wam... to jest coś, co mnie chyba kiedyś do grobu wpędzi. To jest właśnie upartość moja, że zawsze po prostu i tak muszę na swoim postawić. Albo nie wiem co. I jeszcze chwila. Bosko. Wstajemy sobie i teraz podkurcz palce u lewej stopy, przyciągnij kolano i przyciągnij prawą stopę do pośladka. Postaraj się, żeby kolano szło w dół. Podkurcz palca, bo przytrzymaj się po prostu czegoś. Podkurcz palce, to wtedy ci łatwiej będzie trzymać równowagę. I chwila. I zamieniamy nogi. I druga noga. I druga nóżka. Super. I trzymamy jeszcze na chwilę. Podkurcz palce u nogi. Zawsze to powtarzam. Łatwiej ci będzie utrzymać równowagę. I super. I teraz taki słowiański przykuc. Siadamy mocno, pierś do przodu. Dłonie na poziomie tutaj klatki. Siadamy i sobie na chwilę siedzimy. Żyć jak najniżej się da. Teraz w takiej oto pozycji podziękujemy sobie za ten dzisiejszy trening. Ja ci bardzo dziękuję. Naprawdę za to, że nawet jeżeli dzisiaj wcisnęłaś albo wcisnąłeś, że masz zły dzień na początku, to mam nadzieję, że chociaż trochę ci ten trening to poprawił, zmienił. I bądź z tego dumna, bądź z tego dumny, bo na to masz wpływ, na to miałeś wpływ, co zrobiłaś i co zrobiłeś. Na emocje innych ludzi wpływu nie masz, ale masz wpływ na to, jak te emocje odbierzesz i co z tym zrobisz.
Bardzo Wam, kochani, dziękuję za tą serię tych treningów. Ja mogę jeszcze powiedzieć tylko tyle, że nie zapomniałem o tym treningu, kiedy niestety miałem wyrywany ząb i po prostu nie dałem rady wtedy zrobić treningu. I zrobimy go! Zrobimy go, ja o nim nie zapomniałem. Zrobimy go w sobotę, w tą sobotę. Godzina jeszcze do ustalenia, także jeszcze widzimy się na live'ie. A tymczasem, kochani, czekam na petycje, w których do wygrania są nagrody opisane w ostatnim poście. I potrzebujemy, kurczę, nawzajem chyba takiej obopólnej motywacji. Ja też potrzebuję tego, żeby wiedzieć, że naprawdę to, co robię, ma jakiś sens w tym wszystkim. Bardzo Wam, kochani, dziękuję. Umęczony, szczęśliwy, zmordowany, na antybiotykach, ale dałem radę i gratuluję Wam, że daliście i Wy radę. Do zobaczenia. A, jeszcze jedno, kochani. Jako, że jesteśmy w górach, do tych gór, w te góry wrócimy, konkretnie 21 czerwca. 21 czerwca, kochani, jedziemy na Kuczaj Camp. Zabieramy tam ze sobą 30 osób. Zostały jeszcze ostatnie miejsca. Tak naprawdę. Jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, że tyle osób chce jechać na ten camp i tyle osób czuje też taką samą potrzebę jak ja, bo się bardzo stęskniłem. Naprawdę czuję, że ten camp nam jest bardzo, bardzo potrzebny i cieszę się, że się zobaczymy z tymi osobami, które przyjadą na żywo. Będziemy mieć też dla Was, dla tych osób, które nie dotrą, pewną niespodziankę, ale to o tym kiedy indziej. Póki co dziękuję Wam bardzo, naprawdę. Bardzo Wam dziękuję z całego serca. Nie wiem, czy to mi antybiotyk, czy mi co mi ten, ale mi czuję się trochę osłabiony, więc kończmy już to i ukochuję Was bardzo. Jeszcze raz dziękuję Wam za te treningi. Zacznij od zera. Wspólnie z Żywcem Zdrój, z Nutą Owoców Zero Cukru. Tak naprawdę stworzyliśmy to dla Was, ale to dopiero początek. To dopiero początek. Zaczynamy tak naprawdę propakowanie tego, żeby pić bez kalorii, ze smakiem i cieszyć się życiem pięknym. Dziękuję Wam bardzo. Koniec mojego gadania. Skończyłem.